Dzień dobry wszystkim. Miło mi wszystkich powitać na kolejnej edycji Świadomie Krok w Przyszłość. To słuchajcie, zaczynamy. Na razie troszeczkę wstępu. Jeżeli jest na sali czuciowiec, który po prostu nie cierpi kondensatorów, to proszę go, żeby wyszedł, dlatego że może mieć problem. Był już u mnie jeden. Rozstrzelałem gościa, który nie mógł dojść do siebie. Może się dla kogoś wydawać to śmieszne, ale taka jest prawda. Od razu jak będę rozładowywał kondensatory, być może zapomnę powiedzieć i to będzie dosyć potężny strzał. To zależy, w którym momencie odejmę kondensator rozruchowy. Nie jest to zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ja mam pewne obycie. Jeżeli ktoś będzie robił, to będzie się na początku na pewno zaliczał do grona, którzy zaliczyli kopanie przez kondensatory. Jeżeli to jest przez autotransformator, nie boli aż tak. Jeżeli to jest z sieci, uwierzcie mi, naprawdę włosy dęba stają. Co ja zrobiłem? Powiem pokrótce, co będę robił. Czyli tak, zaprezentuję silnik 0,4 kW. Silnik 5,5 kW. Oba są silniki na 1400 obrotów, około. Ten silnik to jest 10 kW, 2800. Najpierw chcę pokazać pewną zależność. Moment, zmienię mikrofon. Najpierw chcę pokazać pewną zależność. Każdy z tych silników będzie ciągnął 0,3 A. Nie ma znaczenia, czy to jest 0,4 kW, czy to jest... nie ma znaczenia, czy to jest 0,4 kW, czy to jest 5,5 kW, czy tamten. Tamten będzie mi ciągnął około 0,5 A z jednego prostego powodu. Ma 2900 obrotów, czyli dwa razy więcej jak te silniki. Kombinowałem, jak dojść do pewnych rzeczy. Oczywiście Krzysiek zaszczepił nam to wszystko. On tutaj będzie odpowiadał bardziej na pytania niż ja. Nie chcę się pogrążyć. Także powiem wam, co ja zrobiłem. Nie wiedziałem, co zrobić. Wyeliminowałem z każdego silnika moc bierną. Wszystkie silniki, które mam, jestem w stanie w ciągu 5 minut wyeliminować, zrobić u nich power factor 1, czyli współczynnik 1, i nie ma znaczenia to, jaki będzie silnik, dzięki temu urządzeniu. To urządzenie to jest nic innego jak licznik dwukierunkowy, który pobiera energię, ale i oddaje energię, liczy. On ma dwa fajne wskazania. Strzałkowo ma 4 strzałki tutaj. Czyli jeżeli w górę idzie i w prawą stronę, to pobiera energię. Jeżeli idzie w dół i w lewą stronę, to oddaje energię. Jeżeli strzałka górna idzie w górę, pobiera energię bierną, indukcyjną. Jeżeli strzałka idzie w dół od energii biernej, oddaje bierną pojemnościowo do sieci. Czyli jeżeli są elektrycy, znają trójkąt mocy, wiedzą, że nie mamy trójkąta mocy. Moc pozorna i moc czynna równa się 1. Czyli są spłaszczone względem siebie. Także ja tutaj podpiąłem bezpośrednio amperomierz pod te, bo one pobierają mi mało prądu. Także i to idzie przez licznik. Tam nie będzie puszczane przez licznik. Dlatego, że musiałbym z przekładnikiem startować i tak próbowałem połączyć ileś urządzeń, żeby zmieściło się na tym prowizorycznym stole, który w ostatnim tygodniu robiłem, żeby w jakiś sposób pokazać, że nie jestem takim do końca bałaganiarzem. Przepiękny. Także słuchajcie, zwykły S, no wiadomo, podłączenie, żebyśmy mieli jakieś tam oświetlenie, idzie wszystko przez licznik. Włączamy silnik 0,4 kW, podłączyłem amperomierz, jeżeli ktoś chce sprawdzić sobie cęgami, są cęgi, nie ma żadnego problemu. Podłączamy. On tak naprawdę w tym momencie ma 0,33. Ja nie będę wchodził w ustawienia licznika. Jeżeli tutaj się świeci dioda, to znaczy, że nie ma mocy biernej w tym liczniku, w tym silniku. Ten silnik nie pobiera mocy biernej. Ta dioda się świeci ciągle.
Tutaj na liczydle jeszcze jednak pokażę. Nie będzie tego widać, można będzie ewentualnie podejść. Słuchajcie, nie ma zer, są same kreski. Normalnie pokazuje nam jakieś, bo to jest liczydło, czyli pokazuje nam zera. Tutaj mamy same czyste kreski. Nic nie ma, nic nie pobiera mocy biernej. Jeżeli ja go przycisnę, to albo zacznie mi pobierać moc bierną i wtedy to wszystko zgaśnie. Także nie ma problemu, tutaj zaraz coś zademonstrujemy. Zgasło, zaczęło pobierać moc bierną. Moment, zaraz powinien wrócić do siebie. Już jest, wrócił do siebie. Owszem, bo ja go wybiłem z rezonansu, ale on wrócił. Zasada jest jedna. Ja ten silnik mogę mu zastosować obciążenie takie, jakie jest mi potrzebne i wyeliminować moc bierną przy pomocy tego licznika. Czyli on pracuje w tym momencie bez obciążenia i on nie pobiera mocy biernej. Jeżeli ja mu wezmę obciążenie, zastosuję, nie wiem, obojętnie co, tak dopasuję mu kondensatory, że on w dalszym ciągu nie będzie pobierał mocy biernej. To był jeden, ten prosty, który chciałem pokazać zależności. Słuchajcie, ja nic nie odkryłem. Tak jak Krzysiek mówi, my nic nie wynaleźliśmy. My tylko odkrywamy pewne rzeczy. Schowam, bo posądzicie mnie zaraz o coś. Odkrywamy pewne rzeczy, które są w internecie. Ja szukałem ustawień, bo chciałem sprawdzić, czy naprawdę coś innego robimy innego, czy to jest tylko po prostu to, co było w internecie. Te podłączenia są w internecie. To są, jeżeli otworzymy Google i wejdziemy w grafikę, te podłączenia znajdziemy w internecie. To jest nic nowego. Po prostu chciałem zaprezentować to, co mam. Przechodzimy na drugi. Wojtek, ale ten silnik mały to jest jednofazowy? Trzyfazowy. Trzyfazowy. Ja tylko na trzyfazowy. Słuchajcie, może nie powiedziałem na początku tego, co powinienem. Praca na silnikach trzyfazowych, zasilanych trzyfazowo, jest o wiele prostsza, jeżeli praca na silniku jednofazowym, zasilany, jako żeby go uruchomić, żeby pracował w trzech fazach. Dlaczego to robię? Dlatego, że jeżeli uda mi się to zrobić do samego końca, zacząłem, tak jak Krzysiek zaczął napędzać w tamtym roku, zacząłem w styczniu w tym roku, ciężko mi jest znaleźć tego czasu, żeby cokolwiek zrobić, no więc mam pewne osiągi. Może nie o wszystkim będę mówił, ale są. I słuchajcie, chcę zrobić urządzenie, które będzie ważyło powiedzmy 100-120 kg. Nie, to nie będzie to czarna skrzynka, którą Wam oferuję i że będzie Wam dawała kilowaty. Jeszcze z eteru. To będzie urządzenie ważyło 100-120 kg, to w zależności od tego, co będzie. I ono ma się samo zapętlać. Ja robiłem samo zapętlenie. Dlatego robię to na silnikach jako zasilanych jedną fazą z jednego prostego powodu, bo ja zapętliłem silniki. Wziąłem zwykłą przetwornicę sinusoidalną, 1000, czyli 1 kW, ale praca ciągła to jest 500 W. I uruchomiłem ten silnik, mówię o tym silniku, 5,5 kW, na zakumulatora, na przetwornicy sinusoidalnej. Podłączyłem alternator jeszcze wtedy, na samym początku. Alternator nam sporo pobiera, bo pobiera nam około 3 do 4 amper na po prostu na wzbudzenie. I układ był zapędlony. Ładował mi akumulator. Nie dorobiłem tego do końca, bo się po prostu zacząłem przechodzić pod coś innego. Ja tylko sprawdzałem, czy jestem w stanie zapętlić urządzenie ze zwykłej przetwornicy sinusoidalnej. Tak. No zwykła przetwornica taka, którą możemy kupić do akumulatora. Możemy sobie zasilać do silnika. Pięknie pracowało. To było po prostu, bo byłem ciekawy, czy jestem w stanie. Skoro jestem w stanie, zacząłem iść dalej. Po prostu nie brnąłem dalej w to. Słuchajcie, przełączam się teraz na silnik 5,5 kW. Ten żółty ma 5,5 kW. Są połączone, Wojtek, w trójkąt? Robiłem.
robiłem różne eksperymenty. Robiłem w trójkąt, robiłem w gwiazdę. W gwiazdę pobiera mniejszy prąd, w trójkąt jest troszeczkę silniejszy, ale pobiera większy prąd. Ale do tego dojdziemy, nie wybiegajmy za wcześnie. Teraz to nasze urządzenie, które będzie w dwojaki sposób nam. I tak jak mówię, nie robić tego pod prądem. Tutaj jest taki człowiek, który ciągle mnie upomina. A i tak mu nie do końca. Prawda, Rysiu? Słuchajcie. Moment, bo zaczęło się robić troszeczkę za dużo tego. Robiłem silnik, ten sam silnik, tylko bez drugiego silnika. 0,22 ampera. Ten silnik, jak miałem go dobrze ustawiony, 0,18 ampera, ale ogólnie posługuje się liczbą 0,3 ampera. Ten silnik, gdybym go zapętlił tutaj, on będzie miał 0,24 ampera. Tak będzie się oscylował do 0,3 ampera z tym silnikiem. Dlaczego tak? Bo to będzie kolejny etap, który później będę pokazywał. Dlatego, że ten silnik w tym momencie służy nam jak, nie wiem jak to nazwać, Krzysiek będzie bardziej elokwentny pod tym względem. Dla mnie to jest, służy jako dławik albo jako stabilizator całego prądu, który jest. Dlaczego? Dlatego, że silnik zyskuje pierwszy moc. Zyskuje moc, dokładam jedno setno, czy tam dwie setne ampera, ale silnik zyskuje na mocy. To jeszcze później będzie dalsza, dalszy ten momencik. Muszę sobie podpiąć kondensator rozruchowy. Chociaż wezmę to inaczej. Wojtek, ale jeżeli mówisz o prądzie, to jest prąd jednej fazy. Nie? Mówimy tylko zasilanie 230 V. Nie mówimy o 380, tylko 230. Macie, słuchajcie, macie podpięte w gniazdko. Ja tutaj nie mam trzyfazowego, także macie podpięte w gniazdko. Zaczynamy zabawę. Proszę bardzo. 0,27 ampera. Czerwona dioda się świeci. Nie pobiera mocy biernej w tym momencie żadnej. Dociskając silnik, zacznie mi, bo no, na chwilę mogą być jakieś tam po prostu pachnięcia w sieci. On w tym momencie nie jest stabilny. Najbardziej stabilny jest w trójkącie. Bardzo trudno jest go wyrzucić wtedy z tego po prostu, żeby nie pobierał mocy biernej. W gwieździe bardzo potrafi wyskakiwać. Gdybym jeszcze zastosował troszeczkę mniejsze kondensatory, nie wyrzuciłoby go. Ale ogólnie trzyma, tak jak mówię. Jeżeli ktoś podejdzie tutaj, zobaczy na tabliczkach, że jest tylko jedna strzałka. Nie ma czterech, tylko jest jedna strzałka pobierająca moc. Czyli nasz power factor jest w dalszym ciągu jeden. Mamy to zrobione. Także to by było tyle na tym silniku. On tam różnie, jak go przyciskam, to tamten jak gdyby po prostu mu oddawał troszeczkę mocy z siebie, chociaż tam nie ma napięcia. Tam jest napięcie na tamtym silniku rzędu od 16 do 18 V, a na jednej fazie chyba 5 czy 6 V. Prąd około 1 ampera. Także on jak gdyby kumulował, magazynował w sobie tę energię. I teraz zaczniemy troszeczkę inną zabawę. Do zasilania tego silnika nie masz falownika, tylko z jednej fazy poprzez kondensatory. Ale ja nie wspominałem o falowniku. Co? No nie. Jest tylko licznik. Słuchajcie, nie ma niczego innego, nie ma ukrytego. Jeżeli ktoś nie wierzy, to jest ten kabel, który o tutaj leci. Proszę bardzo, wyłączam. Gniazdo, wtyczka jest 230 V. W tym momencie nie ma niczego już.
Przesunięcia fazowe mają pod spodem. No można, no, mogą być krasnoludki jeszcze gdzieś ukryte. Tak, z tyłu zostaną. Wyjadę troszeczkę tym. Tak jeszcze ciężko będzie postawić. Dobra, dobra, spokojnie. Artur, przestawiasz sobie kamerkę. I tutaj będzie dosyć mocny strzał z kondensatora. Już możemy. Ile kilowatów ma? 10. Ten silnik by po prostu brał. Z jednego prostego powodu. Jak testowałem ten silnik i w domu mam, tam gdzie mam licznik, mam jeszcze kręciołki, czyli te zwykłe stare liczniki. Te tarczowe. I ten silnik pobierał mi 68 W na godzinę. To, co udało mi się z niego wycisnąć. Ale już na nowym liczniku tego typu, tam już nie było 68 W, tam było 110 i to z wielkim bólem mogłem wycisnąć. Algorytmy liczą nam bardzo brzydko dla nas. Algorytmy liczą bardzo fajnie dla elektrowni czy zakładów energetycznych.
nas po prostu będą niszczyli, nie? Ale zobaczcie sobie, 68 W na godzinę przy biegu jałowym. Do tego cewki bezindukcyjne i tak naprawdę można już samemu się napędzać i szukać po prostu energii we własnym zakresie. Zwykłe cewki Tesli, są jeszcze cewki typu Mobiusa. Nie każdy słyszał. To są już takie cewki, które dają nam pewne oszczędności i to bardzo potężne. Ale tak naprawdę to już jest za rok prawdopodobnie pokażę. Także zobaczymy. Na razie to by było prawie na tyle. Mówię prawie, bo zaraz jeszcze zrobię jedno przełączenie i to już będzie taki eksperyment troszeczkę siłowy. Pokażemy, co dwa silniki napędzające się nawzajem elektrycznie z jednej fazy potrafią nam zrobić. Może nie jestem aż tak przygotowany, żeby to było pięknie, jakieś, nie wiem, hamownia czy coś takiego, ale chcę, żeby to po prostu też trafiło do ludzi, w jakiś sposób podziałało na wyobraźni. Zobaczcie, co by ja, jest nas grupa, która robi. Jest Paweł, jest Daniel. Oni bawią się na silnikach trójfazowych i mają fajne efekty. Jest taki pan Jan, on jest na YouTubie, ma swoją stronę niepotrzebne nikomu. Pokazuje piękne rzeczy i został praktycznie zniszczony, bo miał problemy z różnymi tam patentami i tym podobnymi rzeczami, jak z nim rozmawiałem. Ja z nim rozmawiałem telefonicznie tylko, koledzy rozmawiali, byli u niego, oglądali to wszystko. Słuchajcie, ma takie zyskowności, że naprawdę tylko pozazdrościć, ale to są wszystko silniki trójfazowe. Ja nie wchodziłem, nie poszedłem na tą łatwiznę, tylko próbuję zrobić coś, co będzie osiągalne dla każdego. Nie robię tego sam. Ja nie przypisuję sobie tego. Są ludzie, którzy mi pomagają, którzy są tutaj od samego początku, robią wykłady. Jest Rysiek, jest Krzysiek, Jurek się zajmuje czym innym, także nie będę cię wymieniał. Ale to właśnie dzięki nim, dzięki temu, że Krzysiek rok temu powiedział to, co powiedział. I ja jestem jednym z tych, którzy coś zaczęli robić. Jest grupka na Discordzie samowystarczalni, którzy też robią, którzy też prężnie działają. Także jeżeli ktoś chce dołożyć starań, żeby cokolwiek pchnąć do przodu, to naprawdę jest to bardzo proste. Nie jest to też drogie, bo taki silnik na internecie można kupić za 300-400 zł. Dwa silniki, parę kondensatorów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zawsze chętnie pomogę. Dlatego tak jak nagrywałem filmik czy u Zagórskiego, czy u Michała, my chcemy to ludziom dać. My chcemy, żeby to po prostu poszło w świat, żeby każdy mógł sobie zrobić we własnym po prostu gronie i żeby to jeszcze przekazać innym. Nie chodzi o zarabianie pieniędzy. Chodzi o to, żebyśmy byli samowystarczalni. Chodzi o to, żebyśmy mogli coś zrobić, bo ekologia pięknie brzmi. Ekologia to jest broń, ale ekologia jest wykorzystywana, żeby usadzić takich ludzi jak my, bo ekologia jest dla biednych. Ekologii nie ma dla bogatych. Zobaczcie, ile lat telefonów posiadały każdy telefon, nawet jednej firmy, różne ładowarki. Braliśmy, kupowaliśmy Nokię i było 10 ładowarek, bo było ileś tam modeli. Zobaczcie, to jest ekologia. Kupujemy urządzenia, które tak naprawdę psują się po 5 latach, bo to jest postarzanie urządzeń. Bo masz gwarancję 2 lata, rok gwarancji, rok rękojmi i 3 lata możesz sobie wykupić ubezpieczenie, a później po 5-6 latach zaczyna to wszystko siadać. To jest ekologia. Gdzie jest specjalnie postarzanie po prostu pewnych rzeczy, to nie jest ekologia. Ekologia to też, wmawiają, że palenie węglem, drewnem, że to nie jest ekologia.
To jest dwutlenek węgla, jest potrzebny dla środowiska. Kiedyś było większe stężenie nawet. Właśnie o to chodzi. A wyjdzie taka pani i ona nie mówi drzewa, tylko drzewa trzeba wycinać, bo nam zabierają tlen. Jeżeli ktoś chce, udostępnię mu ten filmik. I to z tytułem. Drzewa jej zabierają tlen. Owszem, drzewa w nocy pobierają troszeczkę tlenu, ale w dzień produkują i to o wiele więcej. Ale to jest tylko przykrywka do wycinki. Jeżeli, słuchajcie, jesteście z całej Polski, część z Europy i wiecie, jak są karczowane lasy. Nasze lasy to jest majątek, który jest wywożony za granicę. Z portów wypływają codziennie statki pełne drzewa albo drzewa. Także które podejrzewam, że te drzewa zabierały nam tlen i dlaczego trzeba ich było wyciąć. A nam się zabrania palić w kominkach. Pojechałem w Góry Świętokrzyskie, gdzie jest park krajobrazowy. Słuchajcie, ostatni rok, kiedy mogę przejść na energię tak zwaną odnawialną, bo będą chodzili po wsiach i będą sprawdzali, czy ktoś pali drzewem i będzie karany. Zobaczcie, gdzie w Górach Świętokrzyskich ludzie mają swoje lasy, mają wszystko. Nawet ja nie mówię o ścinaniu tych drzew, tylko po prostu suszki, które są po prostu pielęgnowanie lasu, czy zbieranie chrustu, bo tak ludzie robili i tak ludzie robią, a tego nam zakazują. Dlatego to powinno pójść, rozlać się jak najwięcej. Tych prototypów powinno powstać naprawdę bardzo dużo, żeby nikogo tutaj nie mogli tego zatrzymać. Jeżeli ja to będę trzymał tylko i wyłącznie dla siebie, to wiecie co, ja gdzieś tam w jakiś sposób podupadnę na zdrowiu, tak jak Jurek, czy może coś innego, bo nie jestem taki młody, na jakiego wyglądam. Zresztą jeszcze jest jedna rzecz, jak już jesteśmy przy zdrowiu. 2 tygodnie temu od żółtych braci przyszły mi takie magnesy. To jest N52, około 30 kg, mam jeszcze i większy. I bawiłem się takim magnesikiem. Ładnie, pięknie. A boli? Ktoś da inny palec? Palec porównawczy. Chodźmy. To jest twój palec? Słuchajcie, chodzi pokaż z bliska, bo nie wierzą. Proszę, popatrzcie. No. Masz magnes? No. Dotknij. Gdzie ten palec jest? A inny palec? Można nie. Na próbę? Ale niech pan pokaże. Menisk. Nie, tylko wskazujący. A druga ręka? No. Nie. Czyli jakiś implant jest. Chip jakiś? A niżej. Zaraz. Nie będę cię komentował. Słuchajcie, jest odczuwalne pociągnięcie takie. Widać, unosi się. Proszę bardzo, podejdźmy do kobiety bezstronna. No jest, przyciągaj. To znaczy wykrywasz implanta, że masz tam implanta. Czym po ci wszczepili? Najmocniej na kostce. Tak, tak. No w tym miejscu coś tam siedzi, tak, no nie? Tak, zdecydowanie. Co jest w tym palcu? Jakaś implanta? Słuchajcie, ja nie wiem co było. Część z was wie kim jestem. Miałem pewien okres ciemny w swoim życiu. Od 20 lat nie kojarzę, żebym się skaleczył w ten palec. Owszem, kaleczyłem się jak moje kufle w barze czy coś takiego, ale to było tutaj, bo jest szrama. Tu nie ma żadnej szramy. Być może mam coś z dzieciństwa, być może coś, kiedy po prostu tego nie pamiętałem. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja wam powiem jedną rzecz. To, co zauważyłem. Jeżeli biorę jedną stronę magnesu, tego nie będzie widać, bo ja to czuję tylko. To przyciąga mocniej. Druga strona magnesu przyciąga słabiej. Jeżeli odciągam, to idzie to za magnesem, ale jeżeli robię to szybko, wygląda tak, jakby próbowało się obrócić mi. Także jest to dziwna rzecz. A pokaż magnes. Może generator masz?
I teraz słuchajcie, żeby a, słucham? Kiedy przyjmowałeś cukierką kontrolę? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Cukierka kontrolna, kiedy była w życiu? A co dzień? No to jest, masz taki to jest, ale... Które są magnetyczne? Słucham? Tak. No to wpiły ci się opiłki, masz opiłki. O ile mi dobrze wiadomo, każdy opiłek, który jest, to albo ropieje, jest rana i organizm próbuje go wypchnąć. Albo odormić. Dlatego, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakiś po prostu jutro czas, to najzwyczajniej w świecie ja to rozetnę i wyjmę. A na rentgenie patrzyłeś? Nie, ja nie chodzę po lekarzach. Ale to nie musisz patrzeć po lekarzu. Dobra. Ale nie wyjmuj tego, bo może to coś napędza cię. Trudno. Mało żelaza. Musisz szyny kolejowe zacząć. Mówi, że... Dobra, słuchajcie. Montuję dalej silnik. Co? Czy współczesne silniki też tak działają? Bo tu kondensatora nie ma. Jest. Pójdziemy z powrotem. A jeszcze parę słów na temat tego wiatraka, co on się... Ale to teraz się nagrywa, później. Czy silniki z aluminiowym brudem też mają ten efekt? Nie wiem, nie próbowałem. Ja bawię się, ten jest niemiecki silnik Kata. Bawię się silnikami polskimi EZJ. Czyli starbis za komuny. Tak, za komuny lata 60. 70. A próby na tych współczesnych były, czy nie? Nie mam czasu. Po ten silnik pojechałem tam 100 parę kilometrów, zapłaciłem za niego 400 zł. Podróż mnie kosztowała 100 zł. Wojtek, a ten silnik na wózku nominalną moc na tabliczce ile ma? 10 kW. 10 kW? Tak. Jakie obroty? 1400. Podłączenia silników trójfazowych jedną fazą. Tylko wszystko polega na tym, żeby dobrać odpowiedni kondensator. Kondensator, który po prostu pozbędzie nas po prostu mocy biernej, nie? Ale on jest na stałe przyłączony, ten kondensator? Są kondensatory na stałe, są kondensatory do rozruchu. Ja to powinienem zrobić na przełączniku do rozruchu, no ale nie było czasu. To znaczy w momencie rozruchu jest podłączony, to się wyłącza. Ten mały kondensator nie jest pojemności. Słuchajcie, ja robię na różnych. Przy tym... Jest jakaś zależność. 35 mikro. A ten to na stałe był przede wszystkim. Tu jest 35 mikro. Tylko. A 250 mikro było do rozruchu. Ale on teraz ten duży 10-kilowatowy, to on ma ten kondensator jako przesunięcie fazowe, tak? Służy, tak? Ale tylko w układzie dwufazowym działa on. W pełnym rozruchu. Tak. Tylko na dwóch, jak gdyby na dwóch uzwojeniach. Na wszystkie trzy pracują. A w jakim? Powinny być dwa kondensatory, skoro jest trzy fazy. Ma zero i międzyfazowo jest podłączony między pierwszą i drugą fazą. I to wszystko jest w miarę. Wszystkie trzy kondensatory pracują. Trzy cewki. Kondensator jest podłączony pomiędzy drugą i trzecią fazą, tak? Na silniku. Pomiędzy,
słuchaj, to nie ma znaczenia, zależy jak podłączysz. Jeżeli weźmiemy tabliczkę na silniku 1, 2, 3 dolne i 1, 2, 3 górne, to jest kondensator połączony między 1 a 2 dolnym. Ale można podłączyć różnie. Różne testowałem rozwiązania, różnie to wszystko wyglądało. No, tak naprawdę to wszystko są eksperymenty, metoda Macajewa, żeby do czegoś dojść. Była tragedia, jak nie było tego urządzenia. Jak pojawiło się to urządzenie, nie ma tutaj żadnego problemu. Ale jak rozumiem, to urządzenie tylko nam wskazuje, pokazuje... Tak, to jest wskaźnik. Wskaźnik. To jest tylko wskaźnik. No, ale nie wpływa na pracę urządzenia. Nie. Bo to jest tylko liczyło, no pobiera tam minimalny prąd, także to śladowe ilości. Ale do eksperymentów niezbędne. Dla mnie tak. Wspomniałeś, że jakieś rosyjskie nazwisko, to jak nie, kto to zostanie? Żart. Macajew. To jest tak się nazywa, Macajew. Macasz po prostu i dotykasz. To Macajew. To jeszcze ja wyniosłem z lat 80. Zawsze się go pozna, nie? Podłączone 230. Będzie mi potrzebna po prostu dwie osoby tutaj. Te co wczoraj mogą być. Mogą być blondynki, nie? No dobra, chodź. Chodź. Dalej idziemy. To jest nasz hamownik. Ale w jednej wadze chodzicie? Czy? To jest nasz hamownik. Także, żeby było widać, pasowałoby to ustawić się jakoś tak, powiedzmy, w miarę. Było widać, no? Poczekaj, ja włączę, zobaczymy, czy on pójdzie najpierw. Słuchajcie, elektryczne podłączenie dwóch silników. Ten silnik daje wzorzec, ten już daje moc. A żeby tę moc zobaczyć, tutaj w tym momencie ten układ pobiera 1 amper. Wczoraj nam się udało dobrnąć do 2,4 ampera. Dobra, ja będę trzymał, wy się siłujcie. Pokażcie. Ale niech pan nie zasłania. Ale nie zasłania. Żeby nie pękło. Moc to też. Żeby nie pękło. 2,42. 2,5 było bardzo. Dobra, bo już aż czerwoni się zrobili. A weźcie jeszcze raz, bo chciałem zdjęcie wam zrobić. No weźcie jeszcze raz, poważne. No tak, mocno. Także więcej tutaj. Zapraszamy cię, Krzysiu. A co ja mam? To jest człowiek, który całe to środowisko zaczął napędzać. Także on będzie, pójdziemy teraz niedługo na obiad. Nie wiem, czy tam już się dziewczyny po prostu wyrobiły, czy jeszcze nie. Najwyżej trzeba będzie chwileczkę poczekać i po przerwie będzie można wziąć i po prostu dalej dyskutować. W międzyczasie jeszcze możemy coś tam odpowiedzieć na jakieś pytania. Ale to ten człowiek ma tak potężną wiedzę, tam drugi się schował gdzieś, nie widzę go, który też mnie instruował, ale z tego już można czerpać. A resztę to już przekazuję głos koledze Krzysztofowi. Wyłączysz? Muszą, bo ja nie napędzam. Mam takie pytanie, czy uzwojenia były przewijane, czy nie, nie, to jest wszystko zrobione to, co jest oryginalnie. Nie bawiłem się w przewijanie uzwojeń. Będę robił silnik na Tesly, na CFC Tesly. To, że się tak nagrzał, to od tego hamowania? Tak, od tego kijka, proszę.
zobaczy, że jak się przypali. Tak, ale to nie jest. Nie jest. No, ten nie o, coś nie przejmuj się, bez wszystkiego. Też jesteśmy w stanie zgodzić. Tym urządzeniem, tym liczykiem jesteśmy w stanie go odnieść ogarnąć. Gdzie masz auto? Możemy się umówić kiedyś na przekazanie po prostu indywidualnie wiedzy. Mogę się umówić i przekazać tej wiedzy indywidualnie, ale nie robimy przez Słuchajcie, jak myślicie, ile, jako to ma ta frontnica, ile może mieć mocy? Słuchajcie, to jest serwomotor. Gdyby ktoś widział brodnicę, ta ma, ten serwomotor ma 3,8 kW. Jeżeli po prostu można sprawdzić, że ma magnesy w sobie, już wezmę zdrowie, momencik. Ktoś podejdzie przekręcać silnie tym wałkiem. Kręci się. Także wiadomo, są magnesy. Czyli brodnica. Po prostu krótko węglowato i na pewno. To jest kolejny serwomotor. Ile on może mieć? 10. No? 24. No to jak wiesz, to mów. 16,3. 16,3 kW. Wziąłem go w rękę. Weźcie sobie prądnicę 16,3 kW w rękę. Ile taka prądnica kosztuje? To ma 10 kW. Gdzie jest na wózku, waży 120 kg. Dlatego jest na wózku, nie montowałem go na niczym. To ma 16 kW. Urządzenia, które są wyrzucane na złom, bo to jest ze złom. Urządzenia, które są wywalane na złom, mogą po prostu służyć jeszcze i służyć. Jeżeli się wie, gdzie, co i jak, tak samo jak te silniki, jak tego. Tutaj jest jeszcze takie fajne urządzenie, ale to już będzie Krzysztof, to już Krzysztof będzie po prostu mówił. W każdym razie, zobaczcie, nie potrzeba dużych kosztów. Ile Paweł za to było? 270. Ale przepłaciłeś. A od czego to jest? Od czego? To są od maszyn specjalistycznych. Ale jakiego typu? No to one są sterowane silnikami krokowymi, czyli po prostu maszyny, które po prostu są w automatyce. Które są w automatyce. Ja ten kupiłem za 400, tak samo. Nie, 400 czy... tak, 400 za niego dałem z internetu. Facet sprzedawał. 4 kW, czyli kilowatostówka. Ten kolega mi ze złomu wziął 16 kW za no 250 zł. No, także ze złomu można o wiele taniej i prościej. Także jeżeli ktoś po prostu chce sprawdzić sobie, czy to jest na pewno prądnica, można przyjść, zobaczyć, zrobić zwarcie na cewce, żeby zamknęło obwód i wtedy po prostu będzie
w prosty sposób widać, co się dzieje, nie? Nowy taki serwomotor to kilka tysięcy euro. Co? Tak. Na odyw. No chodź, zobacz. Nie tak, żeby ci brodnie. Ja mam to u siebie. Wiesz, kończyłeś? Tak. Na biegu ja może chodzi. Pokazuję, że nie robię. Drewa stanu. Bo to mnie wystarczy podłączyć i małkiem odżyć. Czy to normalnie fałszywe? Wszystko mi jest zaszkane. Jeżeli jest jakaś linia produkcyjna likwidowana czy coś, to oni w tym momencie, firma się wyprowadza za granicę, no różnie to. Dla nich koszty transportu i z powrotem montaż tego to są urządzenia używane, czyli dosyć specjalistyczne i muszą być precyzyjne. Oni się tego wyzbywają, czyli prościej im jest po prostu oddać to, żeby ktoś to zezłomował. No nawet chyba sami tego nie złomują, tylko idzie na złom i takich serwomotorów było mnóstwo. I serwomotory możemy znaleźć na internecie. Ja znalazłem taki chyba 0,8 kW za 100 i też kupiłem, tylko już go nie przynosiłem tutaj, bo mniejszy stawia mniejsze opory, większy stawia większe opory, także mam, a największy, który ile, 20 kW? Jest ten? 20, ten taki kwadratowy, tak? Ciężko to nawet podnosić, a oni to dźwigiem podnosili i rozbijali, miedź wyciągali. Także tak jak powiedziałem, proste sposoby i niekoniecznie może musimy po prostu kupować nową prądnicę albo tam, nie wiem, przyzwajać czy coś takiego, gdzie można wykorzystać rzeczy, które są. Czyli znowu ukłon w stronę Krzyśka, który powiedział, że ze złomu możemy mieć wszystko. W tamtym roku to było mówione. Czyli tak naprawdę możemy produkować. Jesteśmy jeszcze ekologiczni, bo nie jest zużywana energia na wyprodukowanie nowego urządzenia, tylko staremu urządzeniu dajemy od nowa życie, które na pewno nam się odwdzięczy. Jest jeden problem, bo są łożyska, które trzeba, tak jak ja, w tym silniku nie, ale w tych polskich silnikach musiałem wziąć, wypłukać i założyć smar litowy do łożysk wysokoobrotowych, żeby te opory toczne były jak najmniejsze. Te serwomotory przystosowane są do takich dużych obrotów? One mają 3000. Ten jest chłodzony cieczą akurat, co Wojtek się... Ten jest chłodzony cieczą, ten nie. To jest od 3000 do 5000 obroty. Ale nam takich nie potrzeba. Kolega, można się go dopytać, robił zasilanie z silnika. Na tym nie, na tym robiłeś. Tak. Na tym robiłeś. Przy 1400 obrotach 170 V na każdej fazie uzyskiwał. Podbijając kondensatorem napięcie. O, nie mam kondensatora. Coś takiego, tylko ten ma 250 mikro, ty miałeś 133. Tak. Trochę inny kondensator, też prądowy. Miałeś ile? 290? Wkładając tylko kondensator w szereg, podbijał napięcie do 290 V. Także... W rezonans wprowadzał to uzwojenie. Ale równo jakby, czyli szeregowo. Szeregowo. To się grzało, ale... Bo za duże obciążenie mu dałeś już do odbioru prądu. Ale jakby było chłodzenie cieczą, to być może... To by się nie grzał. To by się może... Dlatego, bo to już są duże urządzenia. W tym momencie to już jest duże urządzenie. To jest mniejsze do użytku domowego. I teraz jest jedna rzecz, co ja ciągle powtarzam. Jeżeli mamy małe urządzenie, czyli załóżmy, urządzenie jest w stanie nam wyprodukować 2 kW, a pobierze tylko 1 kW, mamy 1 kW zysku. Coś podobnego jak Rysiek mówił. Identycznie, tylko troszeczkę w inny sposób. I teraz tak, zwykłe gospodarstwo domowe, nie mówimy o kuchence indukcyjnej w tym momencie, aby
pobiera nam dziennie od 6 do 8 kW. Czteroosobowe gospodarstwo, tak to mniej więcej wychodzi. Jeżeli by to pracowało 24 godziny na dobę, mamy 24 kW. Jeżeli chcemy mieć kuchenkę indukcyjną, baterię akumulatorów, jakaś przetwornica i w danym momencie mamy swój prąd. Jeżeli chcemy mieć pompę ciepła, podnosimy wartość urządzenia, powiedzmy, żeby nie przeginać, bo są różne prądy. Po co się wkać w jedno urządzenie duże, kiedy można zrobić sobie dwa albo trzy małe? Jest większe, niższy mróz, czyli powiedzmy nie 10, tylko powiedzmy 15 czy 20 stopni. Nasza pompa nie wyrabia na zakrętach. Podłączamy drugie urządzonko, pompa sobie wyrabia. Jesteśmy zapętleni. Wszystko do tego dąży, żeby się zapętlić. Nie sztuką, źle. Myślenie o megawatach jest błędnym myśleniem, jeżeli nie chcemy tego sprzedawać. Jeżeli myślimy tylko o domu, to jest poprawne myślenie. Małe urządzenie, które jest mobilne, możemy w każdym momencie ze sobą zabrać. Potrzeba nam tylko coś na rozruch, tak jak o tutaj. Ja to zapętliłem, powtórzę jeszcze raz, z akumulatora i zwykła przetwornica sinusoidalna 500 W ciągłego. Czyli to zazwyczaj jest 1000 takiej chwilówki, nie? Także i to pracowało. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie, aby uruchomić urządzenie, a później dołączyć, żeby to się zapętliło, bo jest ten moment krytyczny, gdzie jest po prostu przełączanie, nie? Bo ja najpierw się bawiłem, wyłączałem z sieci i podłączałem pod tego, żeby miał silnik obroty. Później, no mówię, skoro nie pobiera mi aż takiego dużego prądu, to puściłem go bezpośrednio i każdorazowo go mogłem uruchomić z akumulatora. Na jednej fazie, dlatego mówię, ja zająłem się silnikami jednofazowymi, żeby te silniki trójfazowymi zasilanymi jedną fazą, żeby to było ogólnie dostępne, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Ja tego dla nikogo nie będę robił, bo jeżeli ktoś będzie chciał, jestem w stanie poinstruować na tyle, na ile będę wiedział. Nie wiem dużo, wie więcej, także mówię, ale jeżeli ktoś przyjeżdża na spotkanie i jest w stanie wyciągnąć konkretne wnioski, to uwierzcie mi, że te wnioski wyciągnie. I każdy jest w stanie to zrobić, bo to nie jest nic wielkiego. To jest tylko, powiedzmy, w zależności od dobrania kondensatorów, bo trzeba dobrać kondensatory. Różnie się kondensatory, akurat te silniki są dołączone tylko między dwoma fazami. Tutaj to zasilanie już było między trzema fazami kondensatorów wpięte. Czyli każda faza, nawet i między zerem był kondensator wpięty, żeby on zyskał i inaczej pracował. Ale to mówię, to jest tylko kwestia wzięcia, a później kto z tym zrobi, to już jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Czy on będzie chciał sobie stworzyć cewkę bezindukcyjną, czy on będzie chciał zrobić to w jakiś inny sposób, czy napędzać prądnicę, to już jest jego sprawa. Tylko jeszcze raz powtórzę, to co powiedziałem na początku, ja uruchamiałem to na biegu jałowym. Tu mieliśmy obciążenie pokazane, ale na biegu pod obciążeniem trzeba dostroić kondensatory bezpośrednio do każdego urządzenia. Jeżeli mój tok myślenia, czyli power factor 1, jest prawidłowy, czyli nie pobieramy mocy biernej, jesteśmy w stanie zrobić pewne rzeczy. Niestety nie pokażę na oscyloskopie tego, co jest, bo zaliczyłem się do grona elitarnego ludzi palących oscyloskopy. Także w tym momencie nie mam oscyloskopu. Miałeś sondy już. Bez sondy robiłeś? Nie, sondą. Tak, poleciał mi na prądowym przez przekładnik. Dostał strzała, bo jak widzicie, ja robię, nie wyłączam i włączam, tylko robię wszystko na żywym organizmie i musiał pojawić się taki impuls, który po prostu go, no delikatnie mu krzywdę zrobić na jednym kanale, bo to musi być oscyloskop minimum dwukanałowy. Dwukanałowy dla takiego po prostu silnika, trzykanałowy czy tam jest dwa.
te czterokanałowe, sześciokanałowe, no to mówię. Ale to już tam... A po tych przykrych doświadczeniach masz jakieś rady, jak należy podważyć te oscyloskopy, żeby nie wziąć tego wszystkiego? Słuchaj, to co mi ciągle było wpajane, wyłącz urządzenie, przełącz, uruchom go z powrotem. A jeżeli robisz na żywym organizmie, podejrzewam, że nie musi być to naprawdę jakiejś wyższej klasy oscyloskop z zabezpieczeniami, żeby on nie poszło. Jeżeli, słuchaj, jeżeli ja podłączam kondensatory, widzieliście jakie są potężne wyładowania. Ja nie strzeliłem najmocniejszym kondensatorem, znaczy z tym niebieskim, nie? Ale ja go nie naładowałem do końca, bo szkoda mi waszych uszu. Jeżeli jest tam, to zobaczcie jakie tam jest napięcie. Jak robiłem doświadczenia, to co Krzysiek w tamtym roku mówił, bo od tego żeśmy zaczynali, ładowanie kondensatorów i strzelanie w akumulatory ze zwykłej bateryjki takiej 1,5-woltowej przez cewkę, ja robiłem, jedni robili przez lampy plazmowe, ja robiłem przez cewkę Tesli od paralizatora. Tam jest 4,5 volta, ale nie mogło być to na takim napięciu, bo cewka się zaczynała grzać. No więc zeszedłem na 1,5 volta i przytrzymałem go troszeczkę za długo, bo tam przytrzymałem go chyba około 4 sekund. To jak zmierzyłem, jakie się pojawiło napięcie na kondensatorze, to mi się włos zjeżył, bo ogólnie powinno się pojawić, jeżeli mamy 230, tam 600 volt i koniec, i powinno go zamknąć. Wtedy mi się pojawiło 1000 volt prawie na kondensatorze. Jak strzeliłem, to w uszach mi dźwięczało. No, i to dlatego to po prostu tutaj, jeżeli to było ze zwykłej bateryjki 1,5-woltowej, zwykłego paluszka ładowałem. I jeżeli ja w przeciągu 4 sekund jestem uzyskać w stanie kondensator tego typu, tam było chyba 60 mikro czy 50 mikro kondensator, i w pewnym momencie tam, bo wtedy nie podłączyłem układu testowego, żeby to od razu strzelało jako wyzwalacza, to tam było 960 chyba volt czy coś takiego, no to wyobraźcie sobie, jaki przy takim strzale, jeżeli silnik pracuje, generuje swoje pola, jakieś tam inne prądy, o których my nie wiemy, ale tutaj mamy ekspertkę od takich prądów, także później będzie dosyć ciekawie, bo tak naprawdę my nie wiemy. To co wczoraj się dowiedziałem, to wszystko legło w gruzach. Po prostu nic nie wiem. Nie? Wiem, że coś wiem, ale nic nie wiem. I tam pójdzie napięcie nawet przez przekładnik rzędu, nie wiem, 1500 V czy ileś, no to z automatu nam podbije. Jeżeli oscyloskop nie będzie miał, niby powinny mieć zabezpieczenia, tam chyba o ile Rysiek mówił, do 400 V, nie? Nie pomogę. Może to był zbieg okoliczności, może po prostu zwykłe uszkodzenie oscyloskopu nie związane z tym. Ale na pewno zadziało się wtedy, kiedy przyłączałem kondensator.